a także Arkadiusza Klimka, Rolim Peksuki, KS Wikielec. Jako pierwszy o zabranie głosu poproszę trenera zwycięskiego zespołu z Morąga. Proszę bardzo. My jechaliśmy tutaj jak zwykle z myślą o tym, żeby zagrać dobry mecz i zainkasować 3 punkty. Aczkolwiek zdawaliśmy sobie sprawę, że gospodarze grają zdecydowanie lepiej i prezentują się na boisku, niż wskazuje na to miejsce w tabeli. Rzeczywiście to się potwierdziło, musieliśmy się jak zwykle w tej lidze dać maksa, powalczyć mocno, żeby uzyskać tutaj to, co sobie zakładaliśmy, czyli zwycięstwo. Może z perspektywy całego meczu ten wynik jest za wysoki, ale potwierdziliśmy, że właśnie już gdzieś ta drużyna rośnie mentalnie. Bramkarz w pewnym momencie zrobił swoje, wybronił karny, wybronił gdzieś już może wynik był ustalony, ale zawsze to sytuacje sam na sam, czyli kiedy trzeba, to się zameldował, był i na pewno pomógł w tym wszystkim, w tych trudniejszych momentach dla nas, a my w pewnym momencie po prostu zadaliśmy te ciosy decydujące i pokazaliśmy tutaj na pewno dojrzałość w tym spotkaniu. Zasłużenie, myślę, z perspektywy całego meczu zdobyliśmy komplet punktów, ale po trudnym na pewno meczu nie był to taki wcale, jak wskazuje na to wynik, łatwy mecz. Dziękuję. Dziękuję trenerowi Żuchowskiemu, a teraz proszę o podsumowanie trenera Arkadiusza Klimka. No ja myślę, że tak jak trener wspomniał tutaj, że wbrew pozorom ten wynik nie wskazuje na to, że to było jakieś gra do jednej bramki. Przecież decydującym momentem tego spotkania było jednak z naszej perspektywy 8-minuta, gdzie rzutu karnego nie wykorzystaliśmy. Za chwilę wgrany pojedynek 1-1, rzut karny dla drużyny przeciwnej. To już był wykorzystany i od tego momentu w zasadzie troszkę się posypała u nas gra, bo gdzieś tam widzieliśmy te zwieszone głowy. Za chwilę dostaliśmy drugą bramkę po, mi się wydaje, powinnętnej ręce, gdzie sobie pomógł zawodnik drużyny przeciwnej i z tego wpadła bramka 2-0. Złapaliśmy kontakt na 2-1, ale okazało się, że to było za mało, za chwilę czerwona kartka i w zasadzie no nie ma co ukrywać, że dzisiaj Jacek popełnił kilka błędów, no i te bramki i ostatnie 3 to ewidentnie były jego niestety. No życie. Ostatni mecz nam został. Musimy się przygotować do tego, zapomnieć o tym meczu, który był. Skupić się na ostatnim meczu. Tutaj oczywiście zwycięstwo zasłużone drużyny Huraganu i życzę